Dzień dobry, witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Króla Pomp. W dzisiejszej części odpowiemy sobie na pytanie, jak działa serce tego urządzenia, jakim jest pompa ciepła, czyli sprężarka. Jednym z ważniejszych elementów pompy ciepła jest właśnie sprężarka. Możemy na rynku spotkać dwa typy tych urządzeń. Sprężarki inwerterowe i sprężarki typu on-off, czyli sprężarka, która załącza się i wyłącza w zależności od tego, jakie mamy zapotrzebowanie na energię cieplną budynku i jaka jest temperatura otoczenia na zewnątrz domu. W sprężarce typu on-off włączenie powoduje, że pracuje ona cały czas pełną mocą, aż do momentu, kiedy dom nie osiągnie właściwej temperatury, która została zadana. Wówczas zostanie wyłączona. Inaczej to wygląda w sytuacji sprężarek inwerterowych, które moglibyśmy porównać do jazdy samochodem. Jeżeli jedziemy równą drogą, to dodajemy niewiele gazu, żeby ten samochód nam jechał. Jeżeli jest wzniesienie, czyli w przypadku naszej pompy ciepła jest większe zapotrzebowanie na ogrzewanie w domu, czy spada temperatura na zewnątrz budynku, dodajemy więcej gazu, czyli ona mocniej pracuje, szybciej. Natomiast kiedy już nie ma takiego zapotrzebowania, to tak jakbyśmy zjeżdżali samochodem na dół, czyli właściwie nie dodajemy gazu, a ona sobie pracuje. Jednym słowem, sprężarkę inwerterową można porównać do elastycznego dostosowywania się do zapotrzebowania na energię cieplną w domu. Jaka jest zasadnicza różnica między pompą z inwerterową sprężarką, a ze sprężarką typu on-off? Przy pompie inwerterowej prąd, który pobieramy do zasilania jednostki, jest prądem przemiennym, który zamieniamy na prąd DC, czyli prąd stały. Tym prądem stałym możemy bardziej sterować, a jednocześnie on ma większą moc i większe możliwości dostosowania się do zapotrzebowania na energię cieplną. Jaka jest korzyść dla klienta? Pompa z jednostką inwerterową, napędzana prądem stałym, jest bardziej energooszczędna i jednocześnie bardziej wydajna. Jednostki, które mają sprężarki typu on-off, niestety są sterowane prądem przemiennym 230 V. Tam nie możemy osiągnąć tych parametrów, które ma sprężarka inwerterowa. Pompa ciepła typu powietrze-woda ze sprężarką inwerterową daje nam możliwość płynnego dostosowania się do zapotrzebowania na moc grzewczą i zrobi to w sposób bardziej elastyczny i przy mniejszym poborze energii. Jest ona na pewno bardziej energooszczędna i jest również bardziej dynamiczna, jeżeli chodzi o rozgrzanie budynku. Podsumowując, dzięki zastosowaniu sprężarki inwerterowej mamy szybszy zwrot z inwestycji i bardziej oszczędne urządzenie, czyli mniej pobierzemy energii elektrycznej. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat sprężarek, zapraszamy do naszego bloga, a link znajdziecie w opisie. Na dzisiaj to tyle, a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Do zobaczenia!